Na trzecią niedzielę okresu Adwentu Kościół zaleca rozważanie fragmentu trzeciego rozdziału Księgi Objawienia Świętego Jana, czyli Księgi Apokalipsy. List do zboru w Sardes. A do anioła zboru w Sardes napisz: to mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujnym, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z Księgi Żywota i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Takie są słowa listu do zborów Sardes. Sardes dziś to jest malutka wioska, niegdyś w starożytności było to wielkie, potężne miasto, wielka twierdza, znana zresztą z bogactwa. Z Sardes wiąże się imię króla Krezusa, symbol bogactwa. A więc to najlepiej świadczy o tym, jak zacne było to miasto w okresie starożytności. Przeżyło dwa upadki i jedno trzęsienie ziemi. Odbudowane i bardzo rozwinięte w czasach apostolskich, miasto było z jednej strony wielkim centrum bogini Matki Bogów, a z drugiej strony miastem pełnym upadku i wszelkiej zgnilizny moralnej. Dlaczego to właśnie miasto zostaje wskazane jako powód do zastanowienia się? Okres Adwentu to czas radosnego oczekiwania, ale też i skupionego oczekiwania na przyjście Pańskie. Jest to czas wezwania, abyśmy sami zastanowili się nad sobą. Być może właśnie te słowa listu do zboru Sardes będą do tego pomocne. Zapraszam więc na nabożeństwo w trzecią niedzielę Adwentu na wspólne rozważanie tych właśnie słów z Księgi Apokalipsy Świętego Jana.